To był ostatni mecz Jerzego Dudka. Czy ty pamiętasz na przykład ten finał z 2005 roku dokładnie i czy ten finał jeszcze i Dudka się wspomina w Milanie dzisiaj? Tak. No, pierwsza osoba, którą kojarzę właśnie z Polską, to jest Jerzy Dudek i dlatego dzisiaj mu to mówiłem przed meczem. No tam jeszcze jest, no, normalnie, że no jest żywą legendą, bo no, ukradł mi tą Ligę Mistrzów. Fajne, to było fajne uczucie zagrać właśnie u boku Jerzego Dudka w jego ostatnim meczu i naprawdę miał wspaniałą karierę i cieszę się, że byłem u jego boku podczas jego zakończenia. Jak ocenisz swój drugi występ w reprezentacji Polski? Oceniam go pozytywnie, oczywiście jako obrońca wiele roboty nie było w obronie, wielkiego zagrożenia nam Lichtenstein nie sprawił, ale starałem się tutaj wkomponować zespół i pomagać też w rozgrywaniu piłek i akcji. I myślę, że w miarę to wyglądało, oczywiście zawsze jest coś do poprawienia, ale myślę, że ten mecz nam służył po to, żeby sztab wyciągnął pewne wnioski i na pewno na piątek niektóre rzeczy poprawimy i mam nadzieję, że to nam pomoże w zwycięstwie. Czy nie było jakiejś nerwowej atmosfery w szatni, że wynik bezbramkowy do przerwy? Nie, no mecz trwa 90 minut, a w piłce wiadomo, z takimi zespołami nie gra się łatwo, bo często właśnie bronią się bardzo ściśle z tyłu. No ale z czasem te siły opadają i zazwyczaj te właśnie bramki padają w drugiej połowie, tak się stało dokładnie. Zauważyliśmy, że kluczowe było wejście młodych zawodników, debiutantów Bartka Bereszyńskiego i Piotrka Zielińskiego. Jak oceniasz? No, naprawdę zagrali i Piotrek i Bartek zagrali naprawdę świetny mecz i jestem z tego zadowolony, bo na pewno dobrze się prowadzi do zespołu. Jak oceniasz swoje szanse na występ w podstawowym składzie przeciwko Mołdawii, bo to jest przecież ten najważniejszy mecz? Nie mam pojęcia. Ja się nastawiam na grę na piątek. Jeśli trener zadecyduje o wystawieniu mnie w składzie, to będę gotowa. Jeśli nie, no to usiądę na ławce. Tak, już zbieram kolejne doświadczenia i poznaję zespół, poznaję kolegów i mam nadzieję, że zmierza to w dobrym kierunku. Tak, poznaję trenera, zaczynam rozumieć mniej więcej jakie schematy chce nam narzucić i myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej.